Tylko w Twoim miłosierdziu, Panie mój, nadzieja ma. Bo nasza nadzieja jest tylko w Bogu, w którym zawiera się w tajemniczy sposób misterium życia i misterium śmierci. Dziś przeżywane święto miłosierdzia Bożego uwypukla i uwrażliwia nas na te przenikające się tajemnice. Ale właśnie to święto przypomina nam, że właśnie w Bożym miłosierdziu jest nasza nadzieja i to w Nim wszystkie nasze smutki, tęsknoty, ale także radości znajdują swoje wypełnienie. Zgromadziliśmy się na mszy świętej prymicyjnej księdza neopresbitera Pawła Bernackiego. Wczoraj w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem świętego Jakuba w Szczecinie otrzymał on sakrament święceń w stopniu prezbitera z rąk księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi, metropolity szczecińsko-kamieńskiego. Po raz pierwszy ksiądz neopresbiter złoży dziś najświętszą ofiarę. Będzie stał przed nami w imieniu samego Chrystusa. Napełniony mocą tego, który jest pokojem, pokój będzie wlewał w nasze serca. Na Boże wezwanie ksiądz neopresbiter, podobnie jak Maryja, odpowiedział fiat. Niech mi się stanie według słowa Twego. Otoczmy księdza neopresbitera modlitwą, by był apostołem miłosierdzia i by jego każdy dzień był wołaniem Pan mój i Bóg mój. W trakcie mszy prymicyjnej podziękowania złożą przedstawiciele parafii, liturgiczna służba ołtarza oraz klerycy. Prośbą księdza neopresbitera ze względów czasowych jest to, by reszta podziękowań została złożona po mszy świętej prymicyjnej. Kapłański, ludu królewski, zgromadzenie święte, ludu Boży, śpiewaj Twemu Panu. Ludu kapłański, ludu królewski, zgromadzenie święte, ludu Boży, śpiewaj Twemu Panu. Tobie śpiewamy, o Synu umiłowany Ojca, uwielbiamy Cię, mądrości przedwieczna, żywe słowo Boga. Ludu kapłański, ludu królewski, zgromadzenie święte, ludu Boży, śpiewaj Twe. Tobie śpiewamy, jedyny Synu Maryi Panny. Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz bracie. Tyś nas przyszedł zbawić. Ludu kapłański, ludu królewski, zgromadzenie święte, ludu Boży, śpiewaj.
Tobie śpiewamy, Mesjaszu przyjęty przez ubogich. Uwielbiamy Cię, Chrystusie nasz Królu, cichy i pokorny. Ludu kapłański, śpiewaj Twemu Panu, Tobie śpiewamy, pasterzu wiodący do Królestwa. Uwielbiamy Cię, bo w jedno zgromadzisz wszystkie owce Twoje. Ludu kapłański, zgromadzenie święte, ludu Boży, śpiewaj Twemu Panu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Jakże wielki dzień dzisiaj jest dla naszej parafii. Przeżywamy msze święte prymicyjne, podwójne prymicje. Tę mszę świętą odprawia pochodzący z naszego środowiska, z naszej parafii, ksiądz Paweł Bernacki. Bardzo serdecznie witam księdza neoprezbitera w jego rodzinnej, parafialnej wspólnocie. Witam także jego rodziców, którzy na plebanii udzielili mu swojego rodzicielskiego błogosławieństwa, a także najbliższą rodzinę. Witam wszystkich gości, którzy są zgromadzeni w kościele na tej uroczystej mszy świętej prymicyjnej. Witam w szczególny sposób księży, księdza profesora Uniwersytetu Szczecińskiego, doktora habilitowanego Andrzeja Hofmańskiego. Witam księdza kanonika Jana Kazieczkę. Witam księdza doktora Sławomira Zygę. Witam księdza doktora Rafała Misiaka. Witam księdza Krzysztofa Żuka, który w czasie dzisiejszej mszy świętej prymicyjnej wygłosi Boże Słowo. Witam księdza kanonika Janusza Szczepaniaka i witam księdza kanonika Kazimierza Łukianiuka. Innych kapłanów, którzy może przybyli w ostatniej chwili. Bardzo serdecznie witam braci kleryków, którzy często w naszej parafii gościli nie tylko w ramach niedzieli powołaniowej, ale z tej racji, że z naszej parafii także i młodzi ludzie do seminarium poszli, oni albo ich koledzy na tej plebanii, w tym kościele bywali. Witam wszystkich zaproszonych gości. Witam szczególnie tych, którzy są tutaj zaangażowani i byli zaangażowani w przygotowanie tej dzisiejszej uroczystości. Witam parafian, witam gości i powiem szczerze, bardzo się cieszę, że po tylu latach nasza parafia przeżywa pierwsze i to podwójne prymicje. Kochani, przez tyle lat modliliśmy się wspólnie i wy także często w swoich modlitwach do Pana Boga wołaliście o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. I oto stało się. Dzisiaj jest ten wspaniały dzień, ten dzień uroczysty. Dla naszej parafii jest to wielkie święto. I choć przeżywamy
ze znanych racji żałobę narodową i modlimy się także w intencjach ofiar tej lotniczej katastrofy i o nich pamiętamy i za nich przed Bogiem nasze modlitwy dziś zanosimy. To choć nasze uczucia mogą być związane z tym przygnębieniem, to jednak pamiętamy o tej radości paschalnej, pamiętamy o tym, że Jezus Chrystus jest zwycięzcą śmierci, piekła i szatana i dlatego radujemy się z tego, że pierwsi księża dzisiaj w naszej parafii, pochodzący z naszej parafii mszę świętą odprawiają. Księdza neoprezbitera teraz proszę o odprawienie swojej pierwszej uroczystej mszy świętej prymicyjnej, a potem proszę o udzielenie nam wszystkim swojego prymicyjnego błogosławieństwa. Dziękuję księdzu proboszczowi za słowa powitania. Dziękuję wszystkim księżom za obecność, wam, bracia, klerycy, kochani rodzice, cała moja rodzino i wam przede wszystkim, kochani bracia i siostry, parafianie, wszyscy przyjaciele, moi znajomi. Wiem, jak wiele wam zawdzięczam, waszej modlitwie i prawdopodobnie to, że tutaj stoję dzisiaj przed wami, to jest w ogromnej mierze wasza zasługa. Dzięki waszym modlitwom, waszej życzliwości wierzę głęboko, że mogłem dojść aż tak daleko. Tę najświętszą ofiarę chcę sprawować w intencji o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne dla naszej diecezji. Pragnę także modlitwą otoczyć wszystkie ofiary wczorajszej katastrofy, a także wszystkich moich parafian, którym jestem wdzięczny za wszystko. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy godnie mogli uczestniczyć w najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Kyrie eleison, Kyrie Chryste, eleison, Chryste. Yes.
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedictimus te. Glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Sanctus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere Tolis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad exteram patris, miserere nobis, quoniam tus somus sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Módlmy się. Boże zawsze miłosierny, Ty przez swoją doroczną uroczystość wielkanocną umacniasz wiarę Twojego ludu. Pomnóż łaskę, której udzieliłeś, abyśmy wszyscy głębiej pojęli, jak wielki jest chrzest, przez który zostaliśmy oczyszczeni, jak potężny jest Duch, przez którego zostaliśmy odrodzeni, i jak cenna jest krew, przez którą zostaliśmy odkupieni. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. To wołanie psalmisty niech przeniknie także nasze serca, gdy będziemy myśleć o księdzu prymicjancie. Czytanie z Dziejów Apostolskich prowadzi nas naturalnie do myśli o księdzu Pawle, by świadectwo jego życia przyciągało wielu do Boga. Wsłuchajmy się z wiarą w Słowo Boże, abyśmy wierząc mieli życie w imię Jezusa. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Wiele znaków i cudów działo się przez ręce apostołów wśród ludu. Wierzący trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał.
Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę w Pana. Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia. Oto Słowo Boże. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki. Niech bojący się Pana głoszą, Jego łaska na wieki. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Uderzono mnie i pchnięto, bym upadł, lecz Pan mnie podtrzymał. Pan moją mocą i pieśnią, On stał się moim zbawcą. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Oto dzień, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy. Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny. Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwałości w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos ze względu na Słowo Boże i świadectwo Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: co widzisz, w księdze napisz i poślij siedmiu kościołom, które są w Azji. I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedym go ujrzał, upadłem jak martwy do jego stóp, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś, i to, co jest, i to,
co potem musi się stać. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 Alleluja. Uwierzyłeś, Tomaszu, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Alleluja, 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 Alleluja. Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich: jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście, wierząc, mieli życie w imię Jego.
Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czcigodny księże prałacie, księża kanonicy, księże doktorze, ojcze duchowny, księże proboszczu, księże wikariuszu, drodzy rodzice, czcigodni klerycy, droga rodzino, ministranci, wszyscy dzisiaj otaczający księdza Pawła. W noc paschalną, kiedy całkowita ciemność spowija świat, wnosi się jako pierwszy znak zmartwychwstania do kościoła jedno, jedyne zapalone światło na paschale. Światło, które oznacza Jezusa Chrystusa. I w ten sposób ukazuje się w tę wielką noc po raz pierwszy to, że Chrystus zmartwychwstaje, pokonuje światłością ciemność. Potem diakon, a kiedy go nie ma, kapłan śpiewa pochwałę tego światła. Jest tam taki jeden moment. Niech ten, który bez moich zasług uczynił mnie swoim sługą, śpiewa kapłan czy diakon, pozwoli mi godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy. Kochani, drogi księże Pawle, ja sobie tak myślałem, kiedy tutaj towarzyszyłem jako wikariusz twojemu, księdza Marcina, Gracjana, dorastaniu do kapłaństwa, tak sobie myślałem, jak będą wyglądać te prymicje. I było moim marzeniem, żeby na twoich prymicjach powiedzieć słowo, ale wiedziałem, że to jest niemożliwe. I kiedy jakiś czas temu, dawno już, zanim jeszcze odszedłem z tej parafii, o to mnie poprosiłeś, to z jednej strony Panu Bogu za to podziękowałem, ale wiedziałem, że nałożyłeś na mnie ciężki krzyż odpowiedzialności za to, co dzisiaj powiem o kapłaństwie. A to, co się wydarzyło wczoraj, w jakiś sposób jeszcze do tego krzyża dołożyło ciężaru odpowiedzialności za słowo, które dzisiaj w Kościele tym czy innym w całej Polsce jest wypowiadane. Ale skoro bez moich zasług Bóg przez twój wybór uczynił mnie dzisiaj tym, który ma zabrać głos i wypowiedzieć tajemnicę kapłaństwa, to niech Bóg pozwoli mi godnie to uczynić. Światło, prawdę o kapłaństwie w sposób godny tutaj wyrazić. Rodziliście się wczoraj do kapłaństwa w godzinie, w której nas poinformowano o tej wielkiej tragedii, tuż przed rozpoczęciem uroczystości w katedrze. Rodziliście się w godzinie, kiedy jakaś ciemność spowiła nas. Kościół mocą kapłaństwa księdza arcybiskupa rodził was i przyoblekał w złoty ornat. Rodził was do kapłaństwa
i przyoblekał w kolor światła, tego samego światła, które ma rozpraszać ciemność nocy, tego samego światła, którym jest Chrystus. Przyobleczeni w to światło, bo w kapłaństwie macie być Chrystusem, zostaliście w tę ciemność, która wczoraj nas spowiła, posłani jako światło. Można powiedzieć, tak wielu zacnych ludzi, tak wielu wielkich ludzi, światłych ludzi wczoraj zginęło. Ktoś zgasił płomień ich życia. I w tym samym czasie ktoś roznieca płomień w kimś innym. Powiedział to wczoraj ksiądz arcybiskup na zakończenie. Niech płonie światło waszego intelektu, waszych mocy ducha. Niech płonie. Niech to będzie światło Chrystusa. Dziś ostatni dzień tego uroczystego, nieprzerwanego od nocy paschalnej hymnu wyśpiewywanego ku chwale zmartwychwstałego Pana. Oktawa, ósmy dzień, pełnia. Ten ostatni akord dośpiewujemy w tej chwale Chrystusa zmartwychwstałego. I jakiż wspaniały jest to w roku kapłaństwa, w tym czasie zmartwychwstania. Jakiś wspaniały jest to akord, akord prymicji, akord nowo wyświęconego pośród nas kapłana, przyobleczonego w szatę światła, tak aby jaśniał pośród ciemności, tak aby zawsze każdy, kto na niego będzie patrzył, miał szansę nie zbłądzić, miał szansę pójść prawą, właściwą drogą. Lecz to światło, światło kapłaństwa w dzisiejszych czasach jest nikłe, delikatne, tak łatwe do zagaszenia. Raniero canta la messa, za czasów naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, kaznodzieja papieskiego domu, zdaje się, że w roku Eucharystii wypowiedział takie słowa. Kiedyś się już tutaj w tym kościele przytaczałem, więc wybaczcie, jeśli będziecie musieli uczynić ci, którzy je słyszeli, sobie małą powtórkę. W przyrodzie, w świecie, w którym żyjemy, w tym świecie zewnętrznym, rządzącym się swoimi prawami, istnieje takie prawo, że silniejszy karmi się słabszym po to, aby zbudować swoje ciało. Z ciała słabszego uczynić, zbudować swoje. I tak widzimy. Zwierzęta karmią się roślinami, zwierzęta mięsożerne karmią się tymi słabszymi. W końcu człowiek karmi się i jednymi, i drugimi, i roślinami, ale człowiek karmi się przecież też Bogiem, przyjmując Eucharystię. Słuchając słowa Boga, człowiek karmi się Bogiem, przyjmując sakramenty święte. Czy zatem to prawo, że silniejszy karmi się słabszym, w tym jednym wypadku zostało zachwiane? Nie zostało zachwiane, bo oto wtedy, kiedy my przyjmujemy ciało Chrystusa
I pozornie tak wygląda to na zewnątrz, karmimy się Bogiem. Tak naprawdę On karmi się nami, bo On nas przemienia w siebie. On nas przemienia w swoje ciało, w Kościół. On nas przemienia w takich, jakim jest On sam. Po to, żeby każdy z nas czynił w życiu tak jak On, Jezus. Po to, żeby każdy z nas w życiu rozwiązywał problemy tak jak Jezus. Po to przemienia nas w siebie, żeby w końcu ostatecznie każdy z nas kochał tak jak On. Po to jest Eucharystia, żebyśmy karmiąc się Jego ciałem, nie Jego przemieniali w siebie, czyli Boga sprowadzali do naszych poglądów, do naszych słabości, do naszych wymiarów, ale żeby On, gdy się Nim karmimy, nas sprowadzał do bycia Jego ciałem, do życia tak jak On, do Jego wymiaru, do wielkości, którą w nas zamierzył. I z tym sakramentem Eucharystii, który ma takie zadanie, przemienić świat, ludzi zmienić w takich, jakim był Jezus Chrystus, z tym sakramentem Eucharystii związane jest nierozdzielnie kapłaństwo, bo bez kapłaństwa nie da się przemienić tego świata w świat lepszy. Bo jak zabraknie słowa kapłana, to jest ciało moje. Jak zabraknie słowa kapłana, to jest krew moja, nie będzie Eucharystii i nie będzie tego pokarmu, który pozwoli nam najpierw siebie przemienić w Chrystusa, a potem żyjąc tak jak Chrystus, dawać świadectwo każdemu innemu człowiekowi i przyprowadzać go tutaj, by nakarmiwszy się ciałem Chrystusa przez posługę kapłana, mógł siebie zmienić w Chrystusa i tak dalej, by świat stał się nareszcie Boży. Zadziwiające, że taką piękną i prostą drogę wybrał Bóg, Chrystus, aby uczynić na tym świecie porządek, aby ten świat uczynić bardziej ludzkim, bardziej godnym, wspaniałym, poprzez posługę kapłana. Taką drogę wybrał. A ten świat chce światło kapłaństwa zgasić. Zadziwiające, że ci wszyscy, którzy reformowali świat, którzy w imię człowieka chcieli uczynić ten świat bardziej ludzkim, przystępniejszym, łatwiejszym, ci wszyscy zawsze mordowali kapłanów. Poczynając od rewolucji francuskiej, w imię rozumu, w imię postępu, w imię nowoczesności, w imię lepszych czasów, w imię lżejszego życia, nie tylko kapłanów, ale pośród wielu wymordowanych tysiące kapłanów. Zdziesiątkowała rewolucja francuska kapłaństwo nie tylko poprzez śmierć zadawaną kapłanom, ale także przez to, że wielu z nich przerażonych tym, co się dzieje, porzuciło kapłaństwo. Mówi się, że w niektórych rejonach Francji 70-80% kapłanów zrezygnowało z kapłaństwa, przestraszywszy się tego, co się dzieje. 30 tysięcy kapłanów spośród 50 tysięcy przed rewolucją francuską kapłanów uciekło z Francji. Kilka tysięcy kapłanów wymordowano, choć są i źródła, które mówią, że było kilkadziesiąt tysięcy zamordowanych księży. Dalej, nowa rewolucja. Rewolucja radziecka. Jej się przypisuje, że wymordowała przez wszystkie lata trwania właśnie w tym błędzie czynienia świata lepszego w imię człowieka, kosztem drugiego człowieka, kosztem morderstw.
W tej rewolucji przypisuje się, że zamordowała 100 tysięcy duchownych różnych wyznań. Rewolucja frankistowska w Hiszpanii wymordowała 6 tysięcy kapłanów i tak dalej, i tak dalej. I także dzisiaj światło kapłaństwa, czyli ten sposób uczynienia świata lepszym przez Eucharystię, także dzisiaj chce się to światło zadusić przez wszystko, co się wokół kapłaństwa mówi, jeśli w poranek wielkanocny najważniejszy kardynał, dziekan kolegium kardynalskiego, Angelo Sodano, tak sam z siebie wyraża solidarność z Ojcem Świętym, atakowanym dzisiaj bardzo mocno, bardzo brutalnie, boleśnie i całkowicie bezsensownie atakowanym za niektóre trudne sprawy, które uczynili w świecie kapłani przez ich niedojrzałość, przez to, że nie poszli właściwą drogą bycia światłem i naśladowania Chrystusa. Jeśli najważniejszy kardynał musi wyrazić Ojcu Świętemu solidarność, bo się dzisiaj Ojca Świętego opluwa za grzechy innych, to znak, że chce się dzisiaj od kapłaństwa ludzką twarz odwrócić i chce się znów reformować świat w taki sposób, żeby nie przez Eucharystię, nie przez przemianę siebie w Chrystusa, ale przez to, że się pozwoli na niecność, na niegodność, na byle jakość życia, że się o zasadach zapomni, że się miłość sprowadzi do rangi tego wszystkiego, co jest tylko niecne i plugawe. W taki sposób chce się dzisiaj reformować świat. Tylko, tak jak nie udało się to rewolucji francuskiej, tak jak nie udało się to rewolucji radzieckiej i frankistowskiej, tak i dzisiaj się to nie uda, bo jedyną drogą odmienienia oblicza tej ziemi jest przemienić siebie w Chrystusa dzięki posłudze kapłana. Tego miałem nie mówić, ale tak w ostatniej chwili zdecyduję się na to. Księże Pawle, Kościół, jak wiesz, przyobleka ludzi w godności. Zacnych kapłanów, także tych, którzy są pośród nas, Kościół przystraja w czerwień, w znak krwi. Po to, aby pokazać, że ten kapłan przez lata swego życia nie szczędził siebie, nie szczędził swoich sił, w jakiś sposób podejmował męczeństwo po to, aby być światłem. Przyoblekał się także w purpurę, nie w purpurę szat, które są tylko znakiem, ale w purpurę czynów, w purpurę ofiary, w purpurę służby, w purpurę męczeństwa dla Chrystusa, by być światłem. Nie wiedziałem, jak to powiedzieć. Szukałem sposobu. Szukałem przez rok tego sposobu, odkąd poprosiłeś mnie o to, bym dziś wypowiedział słowa o kapłaństwie. I przyszedł mi z pomocą Pan Bóg, bo w Księdze Rodzaju jest opisana historia dwóch braci, dwóch patriarchów, Jakuba i Ezawa. Ezaw ten starszy, ale bardziej zainteresowany w życiu nie odpowiedzialnością za życie, za siebie, za drugiego człowieka, za ród, za wspólnotę, za ten naród, który Bóg zrodził przez Abrahama. Ezaw bardziej zainteresowany wygodą życia, łatwizną,
byle jakością, byle się wyspać, byle się pobawić, byle coś zjeść. Ten starszy, który dzierży w tradycji pierwszeństwo, aby podjąć wysiłek, trud bycia stróżem, strażnikiem wspólnoty, którą Pan Bóg zrodził, którą Pan Bóg uczynił, wybrał. A młodszy Jakub, który całym swoim sercem rozumie odpowiedzialność za ten wybrany naród, za tę wspólnotę, młodszy ucieka się do podstępu, aby przejąć tę odpowiedzialność za tę wspólnotę, za naród wybrany. Oto w Kościele, drogi księże Pawle, Jezus Chrystus pozwala użyć takiego podstępu, aby z tego ktoś, jak się jest drugim, ostatnim, stać się pierwszym. Oto Jezus Chrystus mówi, jeśli ktoś z was chciałby być pierwszym pośród was, niech będzie ostatnim. Jeśli ktoś chciałby być wielkim, niech będzie sługą wszystkich. Księże Pawle, przyoblekaj się w purpurę godności w Kościele. Przyoblekaj się, jeśli Kościół uzna to i zewnętrznie, ale przyoblekaj się dziś od pierwszych chwil w purpurę męczeństwa, w purpurę ofiary z siebie, w purpurę służby drugiemu człowiekowi. Nie w zaszczyt zewnętrznej szaty, dzięki której będziesz miał pierwsze miejsce, tu czy tam. Nie zaszczyt zewnętrznej szaty, dzięki której rozstąpi się przed tobą tłum. Nie zaszczyt zewnętrznej szaty, dzięki której będziesz mógł nakrzyczeć na kogoś, naopowiadać, narządzić się, napokazywać palcem i tak dalej, i tak dalej. A czego ludzie nie strawią i co ludzie wyplują i nie będą chcieli mieć nic wspólnego z takim kapłanem. Przyoblekaj się w godność, skoro wczoraj cię Kościół przyoblekł w złoty ornat symbolizujący boskość, symbolizujący Chrystusa, symbolizujący Jego światło, Jego prawdę, Jego moc i Jego wielkość, to ty z własnej woli teraz przyoblekaj się w purpurę męczeństwa dla dobra ludu Bożego. I będąc dzisiaj najmłodszym księdzem, choć jesteś dziś w tej wspólnocie już pierwszy, ale to przez chwilę, potem przyjdzie codzienność. Będąc dzisiaj najmłodszym księdzem, ostatnim w jakiś sposób, chciej być pierwszym poprzez służbę, poprzez ofiarowanie swego życia w tym białym, codziennym męczeństwie bycia całym dla drugiego człowieka, życia tak jak Chrystus. Miałem tego nie powiedzieć, ale skoro wczorajsze wydarzenie ofiary, tak wielu ludzi, ofiary życia, kazało pokierować te słowa także w tym kierunku, w kierunku dawania z siebie wszystkiego do końca, to chciałbym ci, księże Pawle, życzyć. Niech w twoim życiu te słowa zawsze we wszystkim, co będziesz czynił, ci towarzyszą. Niech Jezus Chrystus ukrzyżowany, unieruchomiony na krzyżu, wtedy, kiedy kona, będzie zawsze z tobą, gdy ty będziesz unieruchomiony ludzkimi plotkami, ludzkimi pomówieniami, kiedy cię tak przybiją do krzyża, że będziesz wołał, Boże, czemuś mnie opuścił, pamiętaj. Wtedy dajesz największe świadectwo wierności Chrystusowi, kiedy dla tych ludzi z ich powodu będziesz umierał i wtedy Chrystus w tobie będzie ich zbawiał. Amen.
zgodnie z prośbą księdza arcybiskupa uczcijmy teraz minutą ciszy pamięć tych wszystkich, którzy wczoraj tragicznie zginęli. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wyznajmy teraz naszą świętą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotnym Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Przez Jezusa Chrystusa, najwyższego arcykapłana, który odkupił i cudownie zmartwychwstał, módlmy się do Boga, Ojca Miłosierdzia. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za papieża Benedykta, wszystkich biskupów, kapłanów i diakonów, aby wspierani modlitwą ludu Bożego owocnie pełnili swoje posłannictwo. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się najmilsi za naszego prymicjanta, księdza Pawła, aby napełniony Duchem Świętym prowadził ludzi do źródeł łaski. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Módlmy się najmilsi za rodziców księdza prymicjanta oraz rodzeństwo, aby Bóg nagrodził im trudy i darzył swoją łaską. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się najmilsi za rodzinę, przyjaciół, znajomych, tych, którzy swoją modlitwą przez czas przygotowania do kapłaństwa darzyli prymicjanta, aby wszyscy wiernie realizowali swoje powołanie do świętości. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się najmilsi za parafię księdza prymicjanta, na czele z jej proboszczem, aby żyjąc zawsze według praw Bożych, wydała nowych kapłanów i siostry zakonne Kościołowi. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych z rodziny prymicjanta, aby mogli się cieszyć z dzisiejszej uroczystości w gronie zbawionych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się także za ofiary wczorajszej katastrofy, aby miłosierny Bóg Ojciec przyjął ich do siebie. Ciebie prosimy, Boże, Ty w swoim wielkim miłosierdziu dajesz swojemu ludowi udział w łasce płynącej z odkupienia. Spraw, abyśmy zawsze radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. W procesji przynoszone są dary ofiarne. Chleb i wino są owocem pracy rąk ludzkich. Codzienny pokarm przemieniony w najświętsze ciało i krew Chrystusa stanie się dla nas pokarmem na życie wieczne, który przemienia nasze życie i będzie dla nas źródłem miłości. Yeah.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na potrzebę nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu i spraw, aby wszyscy, którzy otrzymali nowe życie, przez wyznanie wiary i chrzest święty osiągnęli wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to jest, sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym dniu uroczyście głosili Twoją chwałę. Gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, On bowiem jest prawdziwym barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając. Sanctus,
Ojcze, nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Benedyktem i naszym biskupem Andrzejem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem, uroczyście obchodzimy święty dzień zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosme i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas wszystkich swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Składamy ją Tobie przede wszystkim za tych, których odrodziłeś z wody i Ducha Świętego, udzielając im odpuszczenia wszystkich grzechów. Napełnij nasze życie swoim pokojem. Zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa, mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce,
podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga swojego Ojca Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu najwyższemu majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, wszystkich poległych we wczorajszej katastrofie, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz,
uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. 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 Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego śmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Agnus Dei, quito lis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, quito lis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne. Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne. Wzięliśmy i jedliśmy chleb błogosławiony, ciało Pana i krew drogocenną. Chleb przemienił Pan, kielich zbawczy, napój orzeźwiający. Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne. Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne. Przyjąwszy święty chleb, będziemy wysławiali Boga, który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy. Radujcie się, sprawiedliwi w Panu, przyjmując ciało i krew Chrystusa. Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne. Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne. Dziś spożywaliśmy chleb aniołów, dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziś wychwalaliśmy węgiel żarzący się na ołtarzu, w cieniu którego śpiewają serafiny. Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne. Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos: to ciało spali cierpienia grzechów i oświeci duszę ludzi przyjmujących boski pokarm. Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne. Chleb niebiański dał nam Pan na życie wieczne. Jak chleb
bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowców przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś ziarna zbierzemy. Bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ty nas nazwałeś swymi przyjaciółmi, jeśli spełnimy, co nam przykazałeś, cóż my bez Ciebie, Panie, uczynimy? Tyś naszym życiem i oczekiwaniem. Tyś za nas życie swe oddał na krzyżu, a w znaku chleba z nami pozostałeś i dla nas zawsze masz otwarte serce, bo Ty do końca nas umiłowałeś. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie.
wodą z boku Chrystusowego obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich ukryj mnie. Nie daj mi z Tobą rozłączyć się. Od złego wroga obroń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie i każ do siebie zbliżyć się, abym z świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkiego, wielkanocnego sakramentu, któryśmy przyjęli, nieustannie trwało w naszych duszach przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ponieważ dzisiaj jest niedziela, więc usiądźmy i posłuchajmy ogłoszeń. Po zakończonej tej mszy świętej prymicyjnej będzie jeszcze w naszym parafialnym kościele druga msza święta prymicyjna, którą odprawi także nasz parafianin, wczoraj wyświęcony przez księdza arcybiskupa w Szczecinie, ksiądz Marcin Gudełajski. W tym tygodniu szczególnie pragniemy modlić się w intencjach Ojca Świętego Jana Pawła II o wyniesienie go do chwały ołtarza w najbliższy czwartek na mszy świętej o godzinie 18. Natomiast w piątek chcemy modlić się i zapraszam do licznego udziału w tej mszy świętej naszych parafian w intencjach ofiar katastrofy lotniczej. W tym tygodniu będą odwiedziny chorych w sobotę, ale w samej dobrej. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych chorych parafian i mieszkających za granicą, uczestniczących także w tej mszy świętej przez nasze parafialne radio. W najbliższy czwartek po mszy o godzinie 18 przyjedzie pan krawiec, to jest komunikat dla rodziców dzieci komunijnych, i rozliczy się z rodzicami dzieci z klas drugich ze strojów uszytych na pierwszą komunię świętą. Teraz zapraszam delegację do wypowiedzenia swoich słów wobec księdza prymicjanta. Oczywiście
tak jak było mówione w komunikacie na początku, a więc delegacja parafii i potem dwie inne delegacje, które są wyznaczone. Potem będzie błogosławieństwo prymicyjne, a na końcu możemy jeszcze złożyć swoje życzenia po błogosławieństwie prymicyjnym księdzu prymicjantowi. Drogi księże prymicjancie Pawle, z wielką radością witamy Cię w progach naszej świątyni już jako kapłana. Jest to dla nas wielkie, powiedziałabym nawet historyczne wydarzenie, które będziemy pamiętać do końca naszego życia. Kapłan z ludu jest wzięty i dla ludu postawiony. Ty także zostałeś wzięty z naszej społeczności, bo wspaniałomyślnie odpowiedziałeś na wezwanie Chrystusa: pójdź za mną. Niech nam wolno będzie u progu Twojej kapłańskiej drogi życia kapłańskiego złożyć Ci z serca płynące życzenia. Nade wszystko życzymy Ci zdrowia, wytrwałości, cierpliwości, pogody ducha, nawet w trudnościach i przeciwnościach, jakie na pewno będą się zdarzać. Niech Jezus Chrystus, najwyższy kapłan, będzie zawsze dla Ciebie wzorem, będzie także Twoją radością i Twoją siłą w tym trudnym kapłaństwie. Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, Matce Najświętszej i Patronce naszej parafii, Świętej Klarze, z głębi serca dziękujemy za ten wielki dar, podwójny dar kapłaństwa dla naszej parafii. Dziś jest święto Niedziela Miłosierdzia Bożego. To też jakiś znak z nieba, dobry znak myślę, w którym właśnie odprawiłeś pierwszą swoją mszę świętą prymicyjną swojej rodzinnej parafii. Drogi księże Pawle, u progu właśnie Twojej drogi życia kapłańskiego życzymy Ci, niech Duch Święty, święci patroni i święta Klara będą zawsze z Tobą, gdziekolwiek opatrzność Boża Cię pośle. Szczęść Ci Boże we wszystkim. Drogi księże Pawle, niech Twoje kapłaństwo będzie zawsze czyste, święte, wypełnione miłością i ofiarą, aby Bóg patrzył na Twoje serce z upodobaniem, a Twoi parafianie szli za Tobą z chęcią, radością i ufnością. Szczęść Boże. Tutaj skromna delegacja z katedry. Pawle, dziękujemy Panu Bogu za to, że dał Ci laskę powołania i że przez jeden rok byłeś naszym parafianinem też w katedrze szczecińskiej. I my tutaj z księdzem profesorem to chyba najstarsi jesteśmy, jeśli chodzi o kapłaństwo, bo sięgamy już 40 lat kapłaństwa, trochę i więcej. Chcę powiedzieć, że kapłaństwo jest piękne wtedy, kiedy kapłan akceptuje krzyż. I tego Ci życzymy. A ten album Skarb Eucharystii niech tak przypomina, że największym skarbem kapłaństwa jest właśnie Eucharystia. Niech ona będzie Twoją mocą, siłą i światłem na Twojej drodze kapłańskiej w służbie ludu Bożego. Cześć Boże.
czcigodny księże Pawle, nasz bracie, nasz przyjacielu, jesteś dla nas dzisiaj wielkim świadectwem, świadectwem tego, co Bóg dokonuje i czego dokonał w twoim życiu i czego dokonuje w życiu każdego z nas, czego dokonuje w życiu człowieka, który podejmuje trud życia wiarą. Jesteś świadectwem tej bliskości Boga, który działa i który jest bardzo blisko każdego z nas, który jest obecny w codzienności, w tych najmniejszych i tych największych wydarzeniach. I stajesz dzisiaj przed nami jako ten świadek. I za to świadectwo z serca ci dziękujemy, jako ci, którzy mieli ten zaszczyt kroczenia razem z tobą, tą drogą do kapłaństwa twojego, a daj Boże już też, które może za niedługi czas stanie się i naszym udziałem. A życzymy tobie, ty zawsze byłeś pilnym uczniem, więc na pewno znasz ten utwór Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnosi się z ziemi przez uszanowanie, tęskno mi Panie. A my tobie życzymy, żeby ludzie o tobie mówili tak. Do księdza tego, który podnosił mnie z ziemi przez uszanowanie, tęskno mi Panie. I niech te słowa głęboko wyryją się też w twoim sercu. I niech one będą dla ciebie zawsze taką wielką radością, że jesteś potrzebny tym, do których zostałeś posłany. Bóg zapłać za wszystko. Szczęść Boże. Co ja tobie mogę, księże Pawle, życzyć? Parafianie powiedzieli wszystko. Goście powiedzieli wszystko. Pan Bóg mówi przez długi czas. Ja w cudzysłowie mówiłem przez ostatnie lata. Nic więcej nie dodam, nic więcej nie ujmę. Wszystkiego najlepszego. Ja chciałbym teraz podziękować na pierwszym miejscu Panu Bogu za dar powołania, który mnie obdarzył. Nie wiem dlaczego, może po tamtej stronie się dowiem. Są mądrzejsi, są bardziej pobożni, a mnie jakoś Pan Bóg wybrał. Dziękuję Mu za to. Dziękuję moim rodzicom. Właściwie to niejednokrotnie słyszałem na wszystkich niedzielach powołaniowych, na które jeździłem przez te 6 lat jako kleryk, że jakie rodziny, tacy lekarze, nauczyciele, politycy, ale też tacy księża. I wszystko, co ja mam w sobie dobrego, wszystko to, co tutaj zostało powiedziane o mnie w wielkich słowach, to przede wszystkim zawdzięczam wam, mamo i tato. Zawsze byliście niesamowicie skromni.
Zawsze byliście dla mnie wzorem i przykładem. To przecież wy całe moje człowieczeństwo żeście ukształtowali, całe moje sumienie. To kim jestem, kim będę, to jest ogromna wasza zasługa i za to wam dzisiaj dziękuję. Dziękuję oczywiście też całej mojej rodzinie. To też jest tak, że jest jakieś wspólne dzieło. Dziękuję bratu, dziękuję mojej siostrze. Dziękuję moim babciom, moim dziadkom, którzy już są po tamtej stronie. Dziękuję wam za wszystko, za to, że byliście dla mnie zawsze wsparciem. Zawsze mogłem na was liczyć, mojej matce chrzestnej, która dużo do mojego życia duchowego wniosła, jako taka prawdziwa matka chrzestna. Dziękuję księdzu proboszczowi. Ja naprawdę dziękuję Bogu za to, że dane mi było, powtórzę to raz jeszcze, moją drogę do kapłaństwa przeżywać u boku naprawdę świętego proboszcza, który tyle serca nam okazał, nie tylko mnie, ale zawsze był dla nas, bez względu na to, czy odprawił 4 czy 5 mszy świętych, czy był zmęczony, czy nie był zmęczony. Zawsze był dla nas, bez względu na to, w jakim był stanie, czy był chory, czy nie. Zawsze był dla nas. I nawet sam nas wyprzedzał w tym, sam nam proponował, czy coś dla nas nie zrobić. Myśmy nawet nie musieli go o to prosić niejednokrotnie. Za to, księże proboszczu, dziękuję. Dziękuję bardzo księdzu Krzysztofowi Żukowi, który dzisiaj wygłosił kazanie. To jest kolejna postać też w moim życiu, która ogromne piętno, takie pozytywne, wycisnęła na moim człowieczeństwie, na mojej wierze. Te 4 lata to też była szkoła niezwykłej pracowitości. Obserwując księdza, zawsze czułem się naprawdę jako też przyjaciel, ale widziałem w księdzu zawsze wielki autorytet. Za to, jak ksiądz pracuje, jak ksiądz odprawia mszę świętą, jak ksiądz spowiada, za to po prostu, jakim ksiądz jest księdzem. Te 4 lata księdza obecności, myślę, że nie tylko dla mnie, ale też dla nas wszystkich, były bardzo owocne i za to księdzu dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję też siostrom zakonnym, które przyjechały tutaj, siostrom uczennicom Krzyża ze Szczecina. Dziękuję wam przede wszystkim za modlitwę, bo wiem, że wy jesteście takimi gałązkami kontemplacyjnymi Kościoła i wy nas omadlacie, abyśmy zawsze byli wierni naszemu powołaniu. Bardzo dziękuję wam za tę dzisiejszą obecność. Dziękuję moim współpracownikom ze szkoły, w której teraz uczę, widzę tutaj panią Ewę, która jest opiekunką mojego stażu nauczycielskiego, za taką bardzo życzliwą współpracę, za to, że tam się czuję jak w domu, jak między swoimi. Nie wiem, czy są tu moi uczniowie, chyba nie przyjechali, bo też ze Szczecina, ale
Na pewno Pani Ewa przekaże im moje najserdeczniejsze podziękowania, bo wiem, że modlą się za mnie. Dziękuję Wam, kochani ministranci. Ja niejednokrotnie mówiłem, że nie bałbym się Was zabierać na jakiekolwiek asysty, nawet do Bazyliki Świętego Piotra, bez prób. Bardzo Wam dziękuję za to, że też tą swoją postawą mnie budujecie, bo jak widzę, jak wracacie ze szkoły umordowani po wielu lekcjach, a jesteście codziennie na mszy świętej, bez względu na to, czy ona jest o 6 rano, czy o 6 wieczorem, to jest naprawdę coś wielkiego. I pozostańcie tacy do końca życia. Dziękuję naszym organistkom, wszystkim, chociaż dzisiaj główny prym wiodła Julita. Dziękuję Ci za to, że grałaś, że uświetniłaś tę uroczystość. Dziękuję także Dominice, która wykonała psalm i zaśpiewała Pije Jezu, piękny utwór. Dziękuję panu organiście Michałowi, który również przyjechał z katedry, ale już pojechał na następne prymicje do Reska, więc musiał troszkę się rozdwoić. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję księdzu kanonikowi Janowi Kazieczce, mojemu obecnemu proboszczowi, pierwszemu mojemu proboszczowi. Wczoraj ksiądz arcybiskup wręczył mi pierwszy dekret na wikariusza do katedry. To jest naprawdę niezwykły człowiek. To jest naprawdę niezwykły ksiądz, też postawiony na mojej drodze. Niesamowicie pełny radości, takiej spontaniczności, ale też człowiek głębokiej wiary. I cieszę się, że też przy nim będę mógł się uczyć kapłaństwa. Dziękuję także moim parafianom z katedry, którzy tutaj przyjechali, którzy wspierali mnie cały czas przez ten rok. Dziękuję Wam bardzo. I na koniec, bo nie chciałbym wymieniać wszystkich, tego nie da się zrobić. Dziękuję Wam, kochani parafianie. Dziękuję Wam za to, że tak tu mnie przybyliście, że stoicie tak długo, nie możecie nawet usiąść. Dziękuję Wam za modlitwę, bo ja pamiętam, kiedy ksiądz proboszcz przyszedł do tej parafii, to bardzo mocno położył nacisk, żeby modlić się o powołania kapłańskie z tej parafii. To było 9 lat temu? 10. To było 10 lat temu. I prawdopodobnie tak jest, że któryś z Was to powołanie dla mnie wymodlił. To, że wytrwałem, to, że jestem i proszę Was, pamiętajcie cały czas o mnie, żebym po tych święceniach wytrwał w wierności do końca życia, żebym rzeczywiście sprostał tym wszystkim życzeniom i tym wszystkim słowom, które dzisiaj pod moim adresem były wypowiedziane. Bóg zapłać wszystkim za wszystko. Bardzo przepraszam, jeżeli kogoś pominąłem. Chciałbym, żeby nikt nie czuł się pominięty. I jeszcze na koniec moim braciom klerykom. No z Wami przez te 6 lat zżyłem się najbardziej. Czekam na Was, abyście tutaj też stanęli przy ołtarzu Chrystusa. Już niedługo Gracjan otrzyma święcenia diakonatu. To jest też przedziwne, że od 50 lat tutaj nie było żadnego kapłana, a w roku kapłańskim będą potrójne święcenia. 2 księży, 1 diakon. Opatrzność Boża tutaj jest prawie że namacalna. Dziękuję Wam za to, że mnie wspieraliście, że przybyliście tutaj dzisiaj, żeby tę radość razem ze mną przeżywać. Będę się za Was modlił i też proszę Was o modlitwę za mnie, abyśmy byli wierni temu, do czego Pan Bóg nas wzywa i odpowiedzieli z własnej woli i oddali się w całości. Tego Wam i sobie życzę. Teraz błogosławieństwo. Na mocy przywileju udzielonego przez Ojca Świętego ksiądz prymicjant udzieli wszystkim tu obecnym błogosławieństwa papieskiego.
a ci, którzy przyjęli komunię świętą oraz pomodlą się w intencjach Ojca Świętego, mogą uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Po błogosławieństwie papieskim będziemy kolejno podchodzić do księdza prymicjanta, z którego rąk otrzymamy błogosławieństwo prymicyjne. Uczynimy to w następującej kolejności. Kapłani, klerycy, rodzice, rodzeństwo, osoby zakonne, ministranci, a na końcu pozostali wierni. Pan z wami i z duchem twoim. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Wysłuchaj, Panie, modlitwę naszą, a wołanie nasze niech do ciebie przyjdzie. Zachowaj lud swój, o Panie, i błogosław dziedzictwu swojemu. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, udziel nam pomocy z nieba i wysłuchaj łaskawie modły zgromadzonego tu ludu, który w pokorze serca błaga o przebaczenie grzechów i o Twoje błogosławieństwo. Wyciągnij nad nami prawicę swojego miłosierdzia i obdarz wszystkich pełnią Twojego błogosławieństwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławieństwo kapłanów. Niech Bóg, który dał wam sprawować świętą liturgię i przez którego staliście się szafarzami świętych tajemnic, niech On obdarzy was długim życiem, abyście mogli godnie ukończyć trud kapłańskiej posługi, wsparci pomocą Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Wszystkie Twoje dzieła i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego imienia i niech głoszą Twoją potęgę. Niechaj Cię, Panie, wielbią wszystkie Twoje dzieła i święci Twoi niech Cię błogosławią. Niech mówią o chwale Twojego imienia i niech głoszą Twoją potęgę. Błogosławieństwo kleryków. Niech Bóg da wam serce czyste,
i umysł prawy, abyście mogli zgłębiać tajemnice wiary i zasłużyć na udział w kapłaństwie Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Błogosławieństwo rodziców księdza prymicjanta. Przyjmij, Ojcze i Matko, błogosławieństwo Boże, którym Pan mnie obdarzył. Niech was błogosławi Wszechmogący Pan, abyście cieszyli się trwałym zdrowiem duszy i ciała. Niech Bóg darzy was długim życiem. Niech was nie opuszcza, ale pomnoży łaskę wytrwania aż do końca, abyście mogli stać się uczestnikami wiecznego dziedzictwa w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Błogosławieństwo brata i siostry. Przyjmijcie, bracie i siostro, błogosławieństwo Boże, przez które niech zstąpi na was łaska Boża, abyście umocnieni potęgą Boga, naszego Ojca Wszechmogącego, czynili postępy w mądrości i łasce, przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławieństwo osób zakonnych. Niech Bóg błogosławieństwem swoim sprawi, abyście chlubiły się tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest dla was ukrzyżowany, a wy dla świata. Niech Pan, któremu przyrzekłyście wiernie służyć, sam będzie waszą nagrodą. Błogosławieństwo ministrantów. Niech Bóg da wam, abyście wytrwale służyli przy Jego świętym ołtarzu,
wypełniając wiernie swoją posługę aż do końca życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie. To nasze rycerskie hasło. Ono nas zawsze prowadzić będzie i świecić jak słońce jasno. Ono nas zawsze prowadzić będzie. Naprzód przebojem młodzi rycerze, do walki z grzechem swej duszy. Błogosławieństwo pozostałych wiernych. Módlmy się. Boże, który przez Ducha Świętego wlałeś w serca Twoich wiernych dar miłości, spraw, aby wszyscy, za których się modlimy, cieszyli się Twoim błogosławieństwem i łaską i wiernie zachowywali Twoje przykazania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Proponuję, abyśmy podchodzili też na stopień komunijny. Ja do każdego podejdę. Miłość doda wam skrzydeł, uniesie duszę do Boga. Gdy jak ziarnko piasku stanę się małym, Jezus poniesie mnie. Doda wam skrzydeł, uniesie duszę do Boga. Gdy jak ziarnko piasku stanę się małym, Jezus poniesie mnie. Miłość doda wam skrzydeł, uniesie duszę do Boga. Gdy jak ziarnko piasku stanę się mały, Jezus poniesie mnie.
jest miłością. Miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg jest miłością, nie lękajcie się. Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg jest miłością, nie lękajcie się. Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg jest miłością, nie lękajcie się. Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg jest miłością, nie lękajcie się. Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg jest miłością, nie lękajcie się. Bóg jest miłością, miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg jest miłością, nie lękajcie się.
Święty, napełnij me serce miłością. Ulecz mnie skruchą, obdarz nadzieją Twoją, napełnij mądrością. Przyjdź Duchu Święty, napełnij me serce miłością. Ulecz mnie skruchą, obdarz nadzieją Twoją, napełnij mądrością. Przyjdź Duchu Święty, napełnij me serce miłością. Ulecz mnie skruchą, obdarz nadzieją Twoją, napełnij mądrością. Miłosierdzie Boże, w sercu Jezusa wcielone, okryj świat cały i nas też ogarnij. Miłosierdzie Boże, w sercu Jezusa wcielone, okryj świat cały i nas też ogarnij. Miłosierdzie Boże, w sercu Jezusa wcielone, okryj świat cały i nas też ogarnij. Thank you.
Bóg zapłać wam wszystkim za wszystko. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja. Alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja. Alleluja.
chciałem. Proszę. Proszę. Proszę.